Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kilka funkcji związanych właśnie z Samsungiem Galaxy Note 3 Neo. Nie będę tego wszystkiego rozbijał na poszczególne osobne filmy, tak jak to miało miejsce wcześniej w Note 3, no bo te funkcje są analogiczne, więc w razie pytań możecie zadać tutaj w komentarzach albo po prostu zajrzeć do filmów o Note 3. Ok, pierwsza rzecz, jeśli chodzi o rysik, no bo od tego sobie zaczniemy. Mamy tutaj ustawienia rysika S Pen i teraz tak, wyłączenie wykrywania rysika, to chodzi o to, że po prostu nie będzie wykrywał tego, że rysik został wyjęty i tak dalej, że on gdzieś tutaj się znajduje, że jest gdzieś blisko, że jest jakby nad ekranem i tak dalej. To jest jakby pierwsza rzecz i to może oszczędzić rzeczywiście troszkę baterii. Druga rzecz, zobaczcie, mamy wskaźnik tutaj, który widzicie po prostu na ekranie, taką kulkę w różnych miejscach, różnie to się pojawia w zależności od tego, czy mamy coś do przewijania, czy nie. Możemy sobie to wyłączyć i nie będziemy widzieć już tej kuleczki, która tutaj była, tego wskaźnika właśnie naszego. Kolejna rzecz. Bezpieczne wpisywanie rysikiem. Chodzi o to, że jeżeli przejdziemy sobie do jakiejś strony internetowej, wystarczy, że przytrzymamy sobie tutaj nad ekranem, pojawia nam się specjalna tutaj ikonka, że możemy automatycznie przejść do tego wpisywania rysikiem. Kolejna rzecz, opcja odłączania rysika, brak, notatka z akcji, polecenie wskazywane, zaraz to sobie omówimy. Oczywiście no, działa to na takiej zasadzie, że wyjmiemy, mamy notatkę z akcji, zaznaczymy sobie to, jeszcze raz wyjmiemy, włożymy rysik, mamy polecenie wskazywane. I ostatnia rzecz, no to oczywiście dźwięki, ten chyba, który jest domyślny, no, tak naprawdę jest chyba najmniej irytujący. Chyba tak. I to tyle. I teraz tak. Polecenie wskazywane nie zawsze działa, także możemy sobie gdziekolwiek kliknąć przyciskiem. Musimy mieć po prostu rysik nad ekranem. Wybieramy sobie. Mamy notatkę z akcji, album z wycinkami, pisanie po ekranie, S-szukacz, no i okno rysika. To jest analogicznie, tak jak wspominałem, do Note 3. Zacznijmy sobie od notatki z akcji, przelecimy to szybko. Głównie chodzi o to, że możemy sobie wpisać numer. Nie musi on być nawet jakoś tam super starannie chyba. Zaznaczamy sobie i możemy sobie pod ten numer automatycznie, on od części nam nie wczytał. Właśnie z tego względu, że było niestarannie. W każdym razie chodzi o to, że możemy sobie część na dany numer, który sobie wpiszemy. Zróbmy to jeszcze raz porządnie, żeby nie było, że to nie działa, bo to na pewno działa i to bardzo dobrze. Wpiszmy sobie jeszcze raz ten numer, tylko porządnie. Ciężko tu się pisze. Zaznaczamy sobie tylko tą część, bo tylko ta część nas interesuje. I robimy sobie zadzwoń i mamy cały numer. I generalnie możemy tak robić z adresem e-mail. Tak jak zresztą widzicie, jeżeli zaznaczymy sobie ten obszar. Dobra, niech będzie ten. Zaznaczamy sobie ten obszar, możemy zadzwonić, dodać do kontaktu, wysłać wiadomość e-mail, przeglądać sieć, znaleźć to na mapie, jeżeli to jest jakiś adres. Czy dodać do zadania. No i generalnie działa to bardzo fajnie, naprawdę. O tyle to jest dobre rozwiązanie, że w momencie, kiedy rozmawiamy przez telefon, możemy sobie wywołać tą notatkę akcji przez wyjęcie właśnie rysika szybko, albo przez naciśnięcie jakby specjalnej opcji w trakcie rozmowy i dodatkowo możemy sobie zapisać jakąś rzecz, zapisać sobie od razu jakby informacje, spotkania, numer telefonu, adres czy cokolwiek. Naprawdę bardzo fajnie to działa. No i myślę, że to jest całkiem niezłe rozwiązanie, jeśli chodzi o właśnie o Samsunga, jeśli chodzi o tę notatkę z akcji. Druga rzecz, którą mamy tutaj w poleceniu wskazywanym, to jest oczywiście album z wycinkami. Tutaj on jest akurat nie jest synchronizowany z tego, co mi się wydaje, ale generalnie zasada jest taka, że po prostu wybieramy sobie, nie wiem, aplikację, cokolwiek, stronę internetową, co chcemy. I zobaczcie, a tu są nawet jakieś synchronizowane jakieś notatki. Mamy aparat, Samsung Apps, sklep i on tam nam podpisuje od razu. I o ile to było troszkę bez sensu z tego względu, że no nic tak naprawdę nie zaznaczyliśmy, ale przejdźmy sobie na przykład tutaj, nie wiem, na www.wp.pl. No, dwa razy PL jest, ok, ale przejdźmy sobie na wirtualną Polskę. Nieważne, czy tu jest jakby wersja mobilna, czy też pełna. Głównie chodzi o to, że część artykułów możemy sobie zaznaczać w ten sposób, że po prostu zaznaczamy sobie jakby konkretną rzecz tylko. Czyli powiedzmy, zaznaczamy sobie to
to ten artykuł nas interesuje i on nie zawsze szczytuje, zobaczcie, szczytuje tylko główną stronę jakby i to jest właśnie jakby trochę nie do końca dobre rozwiązanie z tym, ale jeżeli jesteśmy już na przykład w jakimś konkretnym artykule, to wystarczy sobie po prostu zaznaczyć jakby tą zawartość, całość tutaj, ok, on sobie to szczyta i w tym momencie po prostu mamy cały link, część artykułu, którą zaznaczyliśmy. I teraz tak, co możemy z tym tak naprawdę zrobić? Możemy sobie to dodać do kategorii, którą mamy stworzoną. Ja tu mam kilka jakichś tam kategorii. Możemy dodać sobie notatkę, czyli to, co będzie na odwrocie. I po prostu to będzie później, no, tu jest akurat tak prezentowane, ale to jest tak jak w zdjęciach, że jest na odwrocie. No i mamy też etykietę, czyli możemy sobie wpisać, że to jest, nie wiem, etykieta WP. Powiedzmy, że to będzie jakaś tam etykieta i będziemy sobie to wyszukiwać. Zapisujemy sobie to w galerii tam S5 i tak dalej. I zobaczcie, że o tyle to jest fajne, że możemy sobie wiele rzeczy różnych takich zapisywać, czy też z konkretnej aplikacji, czy również na przykład, jakby to powiedzieć, no z YouTube'a, bo to na YouTube właśnie to jest ten problem, że to raz działało ok, raz działało gorzej. Nie, weźmy sobie moje filmy. Weźmy sobie jakikolwiek film, musimy sobie chyba go włączyć. I teraz, no jest jeszcze reklama. Ok, zobaczmy, może reklama się zapisze w takim razie. Zaznaczamy sobie ten film i zobaczmy, czy zapisze nam się to. Nie, zapisał nam się link, czyli Samsung Active S, pierwsze wrażenia. I to jest o tyle fajne, że powiedzcie, robimy sobie GSM, że to jest jakby dział GSM i to nam się zapisuje. Ok, to sobie odpuszczamy. Teraz przechodzimy sobie do albumu z wycinkami. I album z wycinkami, on tu widzicie jeszcze nawet nie był otwierany, ale generalnie tu możemy sobie zobaczyć, że to jest jakby bardzo proste, on się tu automatycznie chyba synchronizował. I teraz tak, wybieramy sobie, czy tam było GSM i mamy Active S, pierwsze wrażenia i zobaczcie, to o tyle fajne, że mamy od razu znaczek. Nie musimy przechodzić do strony YouTube, tylko wystarczy to odpalić, tu kliknąć i leci cały film. Więc pod tym względem jest to naprawdę bardzo fajne. I rzeczywiście wiele rzeczy możemy sobie w ten sposób zapisywać. Obrazy, strony, aplikacje, jakieś konkretne właśnie filmy. No naprawdę sporo tego jest. Możemy sobie to ładnie dzielić na kategorie. To jest taki pocket, powiedzmy sobie szczerze, tylko w takim ładnym wydaniu. I za chwilę wrócimy do tego, co tam zrobiliśmy wcześniej, ale chcę wam już pokazać kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest właśnie pisanie po ekranie. To jest nic innego jak zrobienie screenshota i automatycznie przejście do edycji, gdzie możemy sobie zaznaczyć jakiś element, zapisać to, tak zmodyfikowane, albo automatycznie to jakby udostępnić gdzieś. Kolejna rzecz, którą mamy w poleceniu wskazywanym, jest właśnie S-szukacz. To jest rzecz, którą chciałem wam pokazać, bo to jest o tyle ok, że teraz tak, zobaczcie, mamy etykiety. Ja tam sobie jakieś wcześniej dodałem i pojawiła się etykieta WP, tej nie było. Jeżeli klikniemy sobie WP, ostatnie 30 dni mamy to, co zaznaczyliśmy w tym naszym albumie z wycinkami. Jeżeli sobie to wyczyścimy, weźmiemy sobie Note 3, to są albumy z wycinkami, które są zaznaczone w Note 3. Tutaj to również działa, jeśli chodzi o wszystkie SMS-y, połączenia i tak dalej, jeżeli coś tam sobie wpiszemy. To również jest wyszukiwarka stron internetowych, wyszukiwarka historii, wyszukiwarka aplikacji czy danych na telefonie, czyli SMS-ów, treści i tak dalej. Bardzo fajne, bardzo przydatne. Szkoda, że oczywiście nie działa po polsku, ale myślę, że no, już się przyzwyczailiśmy. Ale samo zamysł tego S-szukacza, że wszystko jest w jednym miejscu, jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i ostatnia funkcja, jeśli chodzi o polecenie wskazywane, to jest okno rysika. I okno rysika jest o tyle fajne, że zaznaczamy sobie obszar, jaki chcemy. I ten obszar możemy włączyć sobie dowolną taką, znaczy dowolną, którąś z tych aplikacji, którą tutaj mamy pokazaną. Czyli możemy sobie włączyć, nie wiem, powiedzmy internet w tym okienku. Klikamy sobie kolejne. Bierzemy sobie, wybieramy kolejne okno. Takie. Oczywiście, jeżeli wybieramy sobie daną aplikację, to on nam tworzy albo dopasowane okno do tego, co zaznaczyliśmy, albo okno, które jest jakby najmniejsze, które jest możliwe do stworzenia. Czyli na przykład, nie wiem, YouTube nie będzie taki malutki, będzie troszeczkę większy. No i zobaczcie, mamy po prostu aplikację YouTube. Możemy sobie to włączyć. Powiedzmy, niech sobie tutaj leci. Pomijmy sobie tą reklamę. A tutaj mamy stronę internetową i możemy sobie z tego korzystać jak najbardziej.
Zobaczcie, że w ten sposób możemy sobie podzielić cały jakby ekran. Dodać sobie jeszcze kolejną rzecz. Zaznaczamy sobie tutaj, która może ściszę. Kolejną rzecz, kalkulator. Nie mam sprawy, on jest też taki mały. Możemy sobie to w ten sposób jakby przemieszczać, powiększać, pomniejszać, jeżeli chcemy. Możemy też sobie wszystko zwinąć do takich małych kulek. I oczywiście to nam się powinno zatrzymać. I zobaczcie, mamy takie małe kulki. To są po prostu dodatkowe aplikacje, które gdzieś tam są uruchomione w tle. I możemy sobie w każdym momencie do nich powrócić. No, możemy je zamknąć albo po prostu je powiększyć do jakby normalnej aplikacji, nie takiej przyciętej. No i tak wyglądają te rzeczy. I teraz tak, kolejna rzecz, którą chciałbym tutaj poruszyć, to jest multi-window, żeby jakby ograniczyć te filmy, ilość tych filmów tak naprawdę. Multi-window to jest też kopia tego, co była na Note 3, tu się nic nie zmieniło, jakby liczba aplikacji jest mniej więcej ta sama i schemat działania jest mniej więcej ten sam. Czyli tak, nie, czekajcie, maile nie, maili nie pokazujemy, coś innego. Powiedzmy sobie, no weźmy sobie ten internet. Drugą aplikację, jaką szukamy, mamy jakąś galerię. To są jakieś tam zdjęcia. To trochę trwa oczywiście. To też kwestia jest tego, że te aplikacje są tutaj otwierane, więc może jakbyśmy to zamknęli, byłoby troszkę łatwiej w tej kwestii. Zamknijmy sobie to wszystko, żeby nie budzić tu żadnych kontrowersji. No i tak. Pierwsza rzecz, którą mamy, czyli tak, to kulkę chwytamy sobie i możemy sobie zmniejszać jedno okno, drugie okno. I teraz tak, pierwsza rzecz to jest taka, że przełączamy okna odwrotnie, w zależności od tego, jeżeli weźmiemy sobie w ten sposób, no to oczywiście będziemy sobie przełączać jakby horyzontalnie, więc czy wertykalnie. Ten drugi sposób. I teraz tak, kolejna ciekawa sprawa jest taka, że to jest akurat bardzo fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o multi-window, że nie musimy się troszkę martwić o to, że jeżeli... Tutaj mamy chat on, który się przygotowuje, ok, niech on się przygotowuje. Mamy album z wycinkami, który możemy sobie też to odpalić. Odpalmy sobie jeszcze kilka jakichś tam aplikacji, niech tam będzie ten Twitter, o, on się odpalił tutaj, który nie jest zalogowany. Mamy jeszcze MX Player, niech on się odpali tutaj. I teraz tak, zobaczcie, że o tyle to jest fajne, że w zależności w której jakby części jesteśmy, możemy sobie uruchomić tą część aplikacji i teraz wszystkie aplikacje, które otworzyliśmy wcześniej, są jakby tutaj dostępne, czyli możemy się między jakim multitasking, możemy się między nimi po prostu przerzucać. Tak samo tutaj mamy poprzednio otwarte aplikacje, możemy się między nimi przełączać, więc jak widzicie działa to bardzo płynnie, sprawnie i naprawdę bardzo fajnie. No i tak, kolejna rzecz, którą tutaj jest, no to już też nie będę już tego więcej powtarzał, tylko Wam wspomnę o tym. To jest od przyciągania zawartości, czyli jeżeli aplikacje działają i że tak powiem są tutaj na przykład kompatybilne, na przykład nie jest kompatybilny Twitter, ale na przykład właśnie wiadomości, czyli tam przyciąganie zdjęcia ze strony internetowej do wiadomości powinno działać jak najbardziej ok. Zobaczmy w ogóle, no może możemy spróbować, czy to działa. No weźmy sobie ten album z wycinkami i teraz, nie wiem, stwórzmy sobie, nie, kategorię nie. Weźmy sobie, zobaczmy, czy możemy tutaj coś ciekawego dodać tak na szybko, czy też nie możemy dodać. Utwórzmy sobie tutaj wiadomość i teraz tak, tu z tego się pozbędziemy. Tu się przerzucimy na jakąś stronę internetową, którą mieliśmy, żeby po prostu sobie otworzyć. Zobaczcie, że przy okazji jest taki znaczek tutaj szary, on oznacza mniej więcej tyle, że możemy dwie tego samego typu aplikacje otworzyć. I okej, teraz mamy, dobra, takie zdjęcie. Zaznaczamy sobie tą treść. No. Jeszcze raz. Okej, nie pokazuj. Chwytamy, przenosimy. No i zmieni się oczywiście nam to, że kwestia jest tego taka, że tu będzie MMS. Ale zobaczcie, działa to w ten sposób. No i tak, jeżeli na przykład interesują nas, no akurat to jest bez sensu, ale jeżeli interesują nas często wiadomości i internet, żebyśmy mieli to jakby razem, tworzymy sobie po prostu takie grupy. Wiadomości, internet, ok. I mamy grupę, która się tworzy sama u góry. Przełączamy się na album z wycinkami. Tu się przełączamy na MX Player, niech będzie, że oglądamy dużo filmów i znowu tworzymy sobie po prostu kolejną grupę. Możemy sobie ją dowolnie nazwać
I zobaczcie, że tworzy nam się kolejna. Otwierając następnym razem po prostu multi-window, możemy automatycznie włączyć sobie to, co jest dla nas najbardziej istotne. Więc pod tym względem jest to na przykład bardzo fajne. Oczywiście multi-window nie działa ze wszystkimi aplikacjami, są tam jakieś niekompatybilności, to jest kwestia jakby aplikacji, czy ona wspiera multi-window, czy też nie, ale myślę, że to jakby wyczerpuje temat. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać, chętnie na nie odpowiem. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.